Lider Nowoczesnej, a może Super Nowoczesnej, niedawno ogłosił Święto Sześciu Króli. Opozycja wściekle krytykowała program 500+, nagle ogłaszając własny program 500+. A może minus? Lech Wałęsa domagał się publicznej debaty o Bolku, którą nagle odwołał. Może dlatego, że nie znalazł motorówki, która by go podrzuciła na miejsce. Robi się niesłychaną aferę o 20 milionów dla uczelni promującej wartości chrześcijańskie, czyli uniwersalne, nie pamiętając, że Sejm poprzedniej kadencji przeznaczył 300 milionów złotych na budowę Muzeum Historii Żydów Polskich oraz lekką ręką wywalił 50 milionów na portal dla bezdomnych. To ja się pytam, co jest grane? Jak jest naprawdę? Zapraszam, Przemysław Janiszewski.